Okej, okay, więc z tego co tu zostało nam przedstawione, teraz będziemy musieli wybić snajperów. O ile dobrze pamiętam, że to była ta misja, ponieważ są tutaj snajperzy, którzy czają się w Haven City, tak więc idziemy robić z nimi porządek, ponieważ za bardzo tutaj kurde się czają, a my chcemy też mieć jakby prawo do wyboru czegokolwiek, a nie być ciągle zastraszani, tak jak to hrabia Wiger albo cała ta rada z hrabiem Wigerem na czele odpierdala takie dantejskie sceny, tak więc jedziemy z koksem, kurde, i unicestwiamy teraz tych wszystkich snajperów i tak dalej. A myślę, że jest co tutaj robić. Tak więc gdzie. Oj, 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 oj. Dobra, tam u góry to jest. Widzę to. Widzę to, ja widzę! Są te przyciski. I ostatni, gdzie jest ostatni? Okej, okay, to właśnie robi Gyro Blaster, jakby się ktoś pytał. za bardzo, kurde, pośpieszyłem się do przodu, muszę przyznać. Przepraszam najmocniej. A tu w ogóle jest ten, ta laboratorium wina dla osób, które byłyby ciekawe. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest win, to ponownie odsyłam do obejrzenia mojego Let's Playa z Jacka Dwójki. Tak, ja będę w tej serii robił właśnie taki komentarz, dlatego że jest tutaj, no, dużo pewnych takich nawiązań. Więc dla osób nie grających w ogóle w Jacka, no, mogą mieć, tak lekko mówiąc, problem te osoby, które nie grały w Jacka. Kurde, no nie zdążyłem. Cholera jasna. Dobra, czyli raz jeszcze trzeba będzie. Kurde, ale powiem wam szczerze, że te roboty KG mnie naprawdę bardzo denerwują, lekko mówiąc. Tak naprawdę bardzo lekko mówiąc. Pierwsze działko snajperskie ogarnięte, jeszcze tylko trochę ich zostało. Widzę, że tutaj checkpointa nie mieliśmy, więc trzeba to na spokojnie teraz znowu robić. Okej. Dobra, tutaj działko snajperskie kolejne zostało zniszczone. To jest misja, przyznam szczerze, z którą nie miałem problemów za dzieciaka. Co jest zaskakujące, bo są misje, z którymi miałem problem i one z pozoru wydawają się łatwe. Ale z tą misją z kolei nie miałem jakiegoś super problemu. Teraz mam lekki problem, dlatego że robię ją troszeczkę z pamięci, a jako że moja pamięć może zawodzić w tym wypadku, dlatego że no ja praktycznie, tak jak mówię, nie ćwiczyłem przed Jackiem Trójką. Tak więc no mogą być różne tego teraz skutki. Tak więc no nie zdziwcie się, bo większość z tej gry to ja gram jakby z pamięci. Więc nie powinno to nikogo dziwić. Aczkolwiek kurczę przyznam, że naprawdę Jack Trójka ma swój fajny klimat. I tego nie mogę powiedzieć, bo soundtrackowo jest fajny. Graficznie również jest fajny. Aczkolwiek no ma pewne nieścisłości fabularne, które mnie osobiście bardzo drażnią w tej części. Nie ma tutaj checkpointa, no kurde! Ale się striggerowałem teraz. Ale będę zły. O, mamy tego. Precursor Orba. 38. Może w tej serii trochę ich zdobędziemy, kurde, no. Przynajmniej ten jest Daxter, w którym trzeba, kurde, żeby zebrać te wszystkie orby, to trzeba mieć, wiecie, 1000 ich zebranych i
trzeba później, kurde, domyśleć się, w których one mogą być miejscach. Pozdrawiam cię, Daxter, albo po prostu nie pozdrawiam, bo to był chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy ja będę robił 100% w Daxterze. Już chyba jak będę kiedyś do Daxtera wracał, to chyba nie będę się tego podejmował, bo to jest za dużo mózgojebania. Po prostu. Dobra, a teraz bez zbędnego przedłużania, ja się skupiam i widzimy się za chwilę. Dochodzimy do momentu, gdzie zginąłem ostatni raz. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Teraz proszę mnie nie atakować, bo inaczej ja oddam, w sumie to już to zrobiłem. Tak więc no. Co jest? Spóźniłem się? Ty no, kurde, co jest? No. Elegancko. Kanon. Nie no, niektóre nazwy tych trafek mnie rozwalają. Dobra. To mamy zrobione. Snajperzy zostali tutaj unicestwieni. Tak więc możemy sobie stąd lecieć. Znowu do baru Hip-Hog, dawniej zwany jako bar Hip-Hog, bo teraz to jest Naughty Hot Cell. Zapamiętaj to, pomidor. Dziękuję. No i co? Zobaczymy, co tutaj teraz będzie miało miejsce. Jestem ciekaw, jaką teraz misję dla nas przygotował Thorn. No, tak jak widzicie, trochę tych misji już mamy ukończonych. Tak nie żeby coś, ale kurde, naprawdę jestem dumny z siebie samego. Tak więc, z tego co na szybkości sprawdzałem, mamy 49% gry. Tak więc, no, mogę już z ręką na sercu powiedzieć, że zaczynamy połowę gry właściwie od tego momentu. Tak więc, moi drodzy, jeszcze nawet nie ma pierwszych odcinków z Jacka Trójki, a już kurde połowę gry ja mam tutaj na zapas nagraną, bo ja to nagrywam 3 lipca już, o prawie godzinie 17:30, ponieważ mam chatę wolną. Wiem, że to nikogo nie obchodzi, ale tak czy siak o tym wspomnę, mam chatę wolną, tak więc korzystam póki mogę, bo później się okaże, że nie będę miał czasu, więc lepiej na zaś nagrywać, nie żeby coś. Jack, I need you to go into the sewers, into the Metalhead City section. We need to attack their hive from below, and the sewers are the only way in right now. We haven't been in those old passageways since the war broke out, but no scouts have reported movement down there. That's a good thing, right? I mean, no scouts have ever come back alive to tell us. Oh. Ow! Still giving us the crappy missions, huh? Dark, dirty, dangerous? I'm beginning to like this war. To jest tak absurdalna kwestia Jacka, że ja nawet nie będę tego komentował. Po prostu w dużym skrócie, Jack, jak widzicie, stwierdził, że on lubi wojnę i tak dalej. Coś, co jest dla mnie oczywiście bez sensu, zważywszy na to, że Jack raczej w Jacku dwójce, no, uczestniczył w tej wojnie bardziej dlatego, że nie miał wyboru, a tutaj... No, tutaj też z kolei nie ma wyboru, ale inaczej, kurde, na to wszystko reagował, no do kurwy nędzy. Co ty, Jack, odpierdalasz, no? I to widzicie, to jest właśnie problem z Jackiem Trójką. To nie jest zła gra, ale fabularnie ona jest tak czasami dziwna, że to jest naprawdę, kurde, no, głowa mała. I nie jestem jedną z tych osób, które uważa, że Jack powinien być taki sam jak w Jacku jedynce, ponieważ uważam, że to dobrze, że Jack ma swój charakter. Bo, no nie oszukujmy się, ale Jack w Jacku jedynce to było takie drewno, że no mogłeś sobie co jedynie pod dupę to drewno posadzić i byś miał, kurde, wygodne siedzonko. A tak to, no mówię, no po prostu, no... Co to kurwa było? Co to było? Czemu ja, kurde, wszedłem... Dobra, nieważne, dobra.
fajnie, cieszę się, że Jack jest naprawdę, kurde, taki otwarty i tak dalej, że ma w końcu swój charakter, no ale do chuja karmazyna, czemu on gada takie dziwne rzeczy? 40, elegancko. Dobra, schodzimy w dół. Ja pierdzielę, co tu było? Dobra, jesteśmy w kanałach teraz. Wszystko tutaj pięknie się nagrywa? Tak, wszystko się pięknie nagrywa i audio moje i na OBS-ie wszystko się zajebiście pięknie nagrywa. Tak więc możemy iść dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dobra, jesteśmy w kanałach! Jej! Ojejku, a po co jesteśmy w tych kanałach? Ponieważ Thorn stwierdził, że coś jest tutaj ciekawego. Szczególnie, że jego ludzie tam poszli, no i nigdy nie wrócili. Ciekawe dlaczego, jak myślicie? Tak więc zobaczmy, co tu ciekawego jest w tych kanałach. Dobra, tu mamy drzwi zamknięte, więc nie idziemy tędy. Więc gdzie my możemy iść w takim razie? Chyba tędy. Z tego co widzę. Okej, dobra. Jesteśmy tutaj, elegancko. Roboty KG, oczywiście, że tak. No muszą tutaj chodzić, kurde, zasrańce jedni. Czemu wy tutaj kontrolujecie mnie? A może ja bym chciał mieć trochę spokoju? Nie pomyśleliście o tym? Ciertwierze. No może nie ciertwierze, ale ciećwierze chciałem powiedzieć. Ale dobra, no nie wyszło mi, no i zginąłem, kurde. Znowu w życiu mi nie wyszło. W sumie to Jack może sobie to nucić teraz, no bo w sumie w jego życiu za bardzo nie wyszło, no nie żeby coś. Bo tak szczerze, najpierw miał romans z Kirą, a teraz ma z Ashley, tak więc... No nie chcę tutaj nic sugerować, Jack, ale chyba w twoim życiu ewidentnie nie wyszło. Nie chcę tutaj, mówię, nic sugerować, ale taka jest prawda, mój drogi, kurde, kolego. Warszawiaku, wypijmy za to. Prawy do lewego. Jezu, zapomniałem, że tutaj ten gaz jest, kurde. Najgorzej. Dobra, dostaliśmy się tutaj już, w końcu. Tak więc, spadaj, KG. Jak możesz. Dziękuję. O, fajne w ogóle jest to, że z KG dostajemy te amunicje do blastera. To mi się osobiście podoba bardzo. Bo wiecie, przy okazji będziemy mogli sobie troszeczkę blastera podładować. Co z tego, że już mamy tutaj wszystkie upgrade'y, ale wiadomo, no to jest dobra broń i ja wolę z niej korzystać. Szczególnie, że brakuje nam jeszcze tylko jednej broni z Jacka dwójki, żebyśmy mieli komplecik. I ci, co ograli w Jacka dwójkę i oglądali mój let's play, chyba wiedzą, co to jest za broń. Jedna z takich bardzo średnich broni, muszę przyznać. Bo niezbyt przepadam za nią. Znaczy... Może inaczej. Nie to, że nie przepadam, ale w mojej opinii jest ona troszeczkę słaba, aczkolwiek w Jacku trójce, z tego co wiem, z tego co pamiętam, dostała fajne upgrade'y, więc no nie można narzekać. Wow! Ile skull gemów stąd wyleciało! Woo! Fajnie! Trochę sobie ich nazbieramy, nie żeby coś. Dobrze, żeśmy tutaj przyszli. Dobra, no to tutaj tą sekwencję mamy zrobioną. Dla osób ciekawskich, czy za dzieciaka miałem problemy z tą misją? W zasadzie poza konfrontacją z tym zielonym gazem, to tak delikatnie bym powiedział, ale to tak naprawdę delikatnie miałem problemy. A, tutaj się pojawiły, kurde, zasrańce. Pieprzeni. No kurde, odpierdolcie się ode mnie, do chuja. O kurde, źle to zrobiłem. A! Dobra. W złym momencie chciałem tego, Dark Jacka użyć. Bo udało mi się teraz ich pokonać, jak sami zresztą widzicie. Co prawda musiałem trochę ogarnąć sobie blaster moda. No ale no niestety, no tak to niestety bywa. O! Udało mi się przejść dalej, całe szczęście.
Trzeba teraz, kurde, walczyć z tymi KG. Ciekawe, ile ich jeszcze będzie. Dobra, tyle. Wsio, możemy iść dalej. Yeah, ale szczęśliwy jestem. Mogę tego co prawda nie pokazywać, ale naprawdę jestem szczęśliwy. Nie, ale tak szczerze, to była właśnie jedna z tych trudniejszych misji teraz. Teraz sobie przypomniałem, jeżeli o tym nie mówiłem, to sobie przypomniałem o tym, że to jest jedna z trudniejszych misji, gdzie za dzieciaka również z nią miałem problemy. Aczkolwiek jest na nią prosty patent, tylko że ja nigdy nie potrafię go zaimplementować, co właśnie wychodzi, co wychodzi. No teraz to działko nas tutaj atakuje, ale my mamy w dupie to działko. Dobra. Oj, przepraszam najmocniej, odbija mi się troszeczkę po obiedzie. I schodzimy na dół. Kurde! Nie lubię takiego zaskoczenia. Ogarnijcie się, dajcie mi, kurde, na spokojnie wciągnąć pępek. A nie, zapomniałem, to jest Jack 3, tutaj nie ma, kurde, czasu. Jack 3 jest trochę jak Team Buddies, co nie? Czyli po prostu nie masz czasu w ogóle na rozciągnięcie się, ogarnięcie czegokolwiek, tylko po prostu musisz już gnać do przodu. Pozdrawiam w ogóle osoby, które będą oglądały teraz tę serię w trochę śmiesznej kolejności, bo ja już Team Buddies mam ukończone, tak by the way. Tak więc no trochę to jest śmieszne, że wy jutro będziecie dopiero pierwszy odcinek widzieli, a ja już mam praktycznie całą serię ukończoną. Dobra, oni się nurkują, tak więc elegancko, my sobie tutaj zbierzemy co trzeba. Dawaj mi skaldżemy, jeden z drugim. Okej, okay, otworzyliśmy sobie drzwi, elegancko. O kurde, tu już są bez skaldżemów, ale biedne. Ale bieda wciul. Dobra, możemy chyba stąd spadać już, bo oni i tak nam nic nie dadzą. Więc elo, elo, 3-2-0. Jesteśmy teraz, o kurde, w tej sekwencji. No to, na te roboty trzeba uważać, jak nic. Czemu mam wrażenie, że jak wejdziemy do tej wody, to ona nas skrzywdzi zaraz? Coś w tym może być, wiecie? Tu na razie nic nie widzę. Aha. Więc teraz tak, szukamy dziury. Bardzo śmieszne wyzboczuchy jedne. Szukamy dziury, dokładnie tak, już jesteśmy w dziurze. I teraz tutaj, dokładnie tak. Całkiem fajnie nam to poszło. I teraz będziemy musieli się stąd szybko wydostać. No może nie szybko, ale po prostu wydostać. Jest i to. Dokładnie. Kurde. Dokładnie tak. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej na razie. No nie! Kurde, na dzień dobry! Cała sekcja od nowa. No ja pierdzielę. Ale hamuwa, nie? Cóż mogli mi darować, to i do tych drzwi, kurde, zapisać. Ja pierdzielę. Najgorzej. Kurde, no nie. Mamusiu. Wiecie, co jest przynajmniej fajne? Że to, że coś odblokowałem, się zapisuje tutaj. Bo w Jacku 2 byłoby coś takiego, że jakbyś zginął,
to ten przycisk byś musiał jeszcze raz na nowo otwierać. Tutaj z kolei gra jest bardziej uczciwsza, muszę przyznać. What? Dobra. Myślałem, że to są skaldżemy. Nie, ale kanały to naprawdę tutaj pięknie zostały zrobione. Bardzo mi się one podobają. Nie mam na co narzekać, uważam. O, windą do góry lecimy. Jack, this is Ashlyn. I'm glad you're back in the fight. You're behind enemy lines now, so watch yourself. I need you to take out a cache of Dark Eco near the Southport border. We have reports that the Americans are using it to create terrible Dark Eco weapons to infect the city. We've got to stop that at all costs. Good luck, soldier.